Co to jest? Co to jest? Dlaczego tutaj to zaczynasz nakładać? Prowadzisz go na, prowadzisz nadal swojego bloga? Aga, proszę cię. Wow. O nie. Nie. Matko Boska Częstochowska. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzegorz Beauty. Dzisiaj jestem znowu z Inhidris. Siema. Mam nadzieję, że się jaracie, bo ja uwielbiam znowu nagrywać. Tak musiałam powiedzieć. Nie, naprawdę. Dziękuję. I na wstępie chciałam tylko powiedzieć, że odbywa się u mnie remont balkonu i mamy tylko pół godziny, żeby nagrać ten film. Udało nam się przekonać panów, żeby przestali wiercić. Łapka w górę dla panów. Dlatego tak szybko mówię. Gabi jeszcze nie wie, co będziemy nagrywać. Nie wiem, się mega stresuje. Ręce dygoczą. A masz jakiekolwiek podejrzenia? Mam. Mogę ci powiedzieć, że mam podejrzenia. No. To, że będziemy komentować taka laska z zagranicy, ta Judy, co ją robił taki makijaż tam, takie tymi palcami brudnymi, starą gąbką. Myślałam, że to będziemy komentować. Okej, przepraszam, nie było tematu. Będziemy komentować i tu chciałabym, żebyś była taką najbardziej sobą, taką bezlitosną i w ogóle moje stare filmy. Makijażowe. O nie! Tak, serio? Tak, ale to takie stare, typu sprzed 8 lat, jak zaczynałam. Okej. Ja też ich nie oglądałam od czasu mniej więcej wypuszczenia, więc sama też mogę mieć cringe. No, ja też mam cringe, jak oglądam swoje stare TikToki sprzed 2 lat. Mam takie na prywatne. A ty sprzed 2 lat, a ja sprzed 8. A dobra, to może być jeszcze gorzej. Kurczę. Tak. O nie. Mhm. O nie. Znaczy, ja już nie muszę tego dalej oglądać, nie? Słuchaj, to jest 2014 rok. Najszybszy i najprostszy makijaż na dzień dla każdego. Okej. I naprawdę nie pamiętam już, co to jest, więc uwaga. Dzisiaj mam dla was makijaż, który nazwałam najszybszym, najłatwiejszym makijażem dla każdego, bo uważam, że on jest naprawdę jednym z najszybszych makijaży. Trzeci raz powiedziałam najszybszy. Ale ty mówisz wszystko tak na takim jednym cięciu. No, nic nie działam nawet. Nic, w ogóle. To... Znowu miałaś remont? A nie, koty. Koty, bo już myślałam, że remont też, ale zobaczyło, jakie miałam brwi. Widzisz te brwi? Widzę. I tak mi oczy opadały. Postarzałaś się tymi brwiami troszeczkę. Ale naprawdę, zaczęło mi opadały te oczy. Ja nic nie robiłam z oczami. Może to właśnie kwestia brwi, po prostu, że inaczej maluję brwi. Podoba mi się to, że ty bardzo szybko przechodzisz do sedna w tym filmie. Nie gadasz jakiegoś mega długiego wstępu. Czyli ktoś nakłada podkład, ktoś nakłada krem. Dobra, teraz zaczynasz gadać głupoty. Już nikogo to nie obchodzi. Aga, do brzegu, do brzegu. Naked 2, marzenie, po prostu moje marzenie wtedy. Każdy chciał mieć te paletki. Palety Naked to wtedy były, mi się wydaje, te takie pierwsze, influencerskie, takie wiesz, co to każdy chciał mieć. No. Pokaż, co robisz, a nie gadasz i gadasz, gadasz. Kiedyś tak było, kiedyś się siedziały tak, delektowało się tu. A to tylko 10 minut. Ej, ja naprawdę 3 minuty o klatce gadałam. Aga, proszę cię. Wow, ej, naprawdę. Nie, bo ty teraz masz tak, otwierasz i... Tak, już, od razu, każdy... Dobra. O, jest cień. Matowy cień pod brew. Ale to było tak, taki jasny matowy cień pod brew. Czy ten filmik nie jest jakiś najgorszy? Uważam, że... No Chryste, Panie! O, jaka wierząca! Chryste, Panie! Matko Boska Częstochowska! Czy nie mam cringe'u, jak to oglądam? Dla mnie jest po prostu takie długie. Długie, nie? Teraz? Nie, teraz się skipuje to wszystko. Pach, 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 nie? I jak nie masz od razu każdego kroku, to w ogóle cię to nudzi. Ale mam wrażenie, że teraz ludzie po prostu wiedzą, jak się malować i nie potrzebują instrukcji. No. Dobra, otworzy oko. Aga, tobie to by oko otworzyło, byś się z tymi brwiami wtedy zrobił. No. Ja miałam takiego słynnego pieska. No dobra, używam kredki. Tak, miały być dwa produkty. Czyli robię... Palcem żeś roztarła. Tak. Ja zawsze naprawdę nie, palcami, no to jest spoko. Paznokcie, w ogóle nie miałam zero paznokci. No. I jeszcze rozcieram w załamaniu tą kredkę. Make-up się nie zestarzał. Make-up jest nadal, uważam, na czasie. Wiele pań by otworzyło ten tutorial. Super by wyglądało, tylko mogłaś to do 5 minut nawet skrócić. O nie! Ten kolor jest tak okropny. Ja pamiętam, jak ja go poznałam, jak on już był po latach swojej świetności i pamiętam, że wszyscy tam, o, ziemia egipska, macie ziemię egipską? A on jest okropny, on jest czerwony. On był wypiekany, on też na długo starczał, ale on był dość drogi już wtedy, on po prostu w kino. Tak, to było ekskluzywne, ale on starczał chyba na 5 lat, naprawdę. Ale ten kolor... I wszyscy go kochali, i wszyscy go używali. No, nie było problemu. Tak, nikt się nie zastanawiał. A może ma zły kolor? Nie, ziemia Egiptu. I zobacz, jak nisko się konturowało kiedyś. I z tego, z burżuła. Burżuła, no te róże. Kosmetyków
znajdziecie na blogu, bo... Na blogu? No, 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 na jakim blogu? Aga, gdzie jest ten blog? Gdzie jest ten blog? Czy prowadzisz go na... Czy prowadzisz nadal swojego bloga? Kiedy kolejny wpis? Uwielbiam go czytać. Do śniadanka se puszczam. Wow, ja miałam bloga. Miałaś bloga. A się popłakała. Oczywiście, że dają. To jest absurd. Ja już w ogóle nie pamiętam, bo to naprawdę ja miałam bloga, gdzie robiłam wpisy. Wow. Ale naprawdę kiedyś to było to. Kiedyś się w ogóle na początku robiło tylko bloga i zdjęcia. Kto znajdzie ten wpis na blogu? Agagrzelak.com. Tak? Nie wiem. Nie wiem, bo czy tam makeup.com. Standardowo. Nie! Gdzie? Tutaj! O tutaj. Aga powiedziała, że tutaj trzeba kłaść. Jak o, jeszcze się uśmiecha, żeby jeszcze niżej było. No, patrzcie jaka. Nie ma tak uśmiechać się sama do siebie do usta. No, my się teraz uśmiechamy do ciebie, koleżanko. Tak. No, serio, teraz tak nisko was jest ten róż. Nie wygląda ten makijaż źle, że widać, że ta osoba się nie... Nie, o, skończyłam. No, dobrze. No. No jest okej, okay, ale te oko, jak gdyby, znaczy włosy też. Piesek taki w duszy. Cudny piesek. Dajmy mu 5 na 10. O, a to nie, jest no, całkiem nieźle. Jest, uważam, że jest spoko. O, to może być też śmieszne. Uwaga. To są twoje włosy? Tak, okay. Ja kiedyś miałam długie włosy i wtedy nosiłam, no, bo to wtedy się, a właśnie, bo tutaj miałam moje naturalny kolor, oprócz tego niebieskiego, to jest mój taki naturalny w miarę, a tutaj to już było rozjaśnianko, bo to jest, uwaga, rok 2015. Okej. Okay. Makijaż na walentynki w stylu Victoria's Secret. Czy ty sobie wysiepałaś tam brwi pensetą, bo ja już to widzę. Tak. Widzę, ja że mogę... wysiepane brwi. Słuchaj, wysiepane brwi to jest jedno, ale druga rzecz jest taka, że ja sobie przycinałam brwi, okay. Bo moje brwi są mega sztywne i gdyby nie laminacja, to one się układają tak. Okay. W dół. Więc ja miałam takie, że jak je wyrywałam, to miałam dziury, więc stwierdziłam, że będę je przycinać i wtedy one były po prostu krótkie, więc uwaga, jedziemy z tym koksem 7 minut. O! Nie! Ta muzyczka na początku. I te paznokcie takie krótkie. Ale te brwi są tak jasne. Na kanale Agnieszka Krzylak Beauty. Beauty. Was makijaż walentynkowy, w ogóle look walentynkowy, który będzie pasował do paznokci. Opowiadam o tym makijażu, bo ja kiedyś naprawdę się tak robiło. Okay. Opowiadałam, że tutaj wybrałam taki makijaż dla tego. O nie! Nie, nie, jeszcze raz. To było bardzo szybkie, nie byłam gotowa. Ja też nie. Aga! Co ty zrobiłaś? Nie. Aga. Ja nie pamiętam, że było tak. To było bardzo złe. O Jezu. O nie, jakie one są. Ale po co ty sobie robiłaś taki łuk, taki... Bo wtedy cienkie brwi było okej. Okay. A teraz mam po prostu taki naturalny mój łuk, a wtedy by sobie... O Boże. One jak chcą odlecieć, Aga. No. One chcą odlecieć. Wow. Chciałam go zmieszać z takim delikatnym rozświetlaczem w kremie. Ale wiesz, że jesteś taka w tych starych filmach taka beznamiętna, przymulona? Taka... Paluszkami? Nie, no spoko. Tak, panie ja... nakładają paluszkami. W ogóle uważam, że to nie jest nic złego, że palcami ktoś nakłada. Modelki mają o wiele ładniejszą cerę niż ja, więc ja uszę sobie... Oj, różnie bywa, różnie bywa. To prawda, no. Ja wtedy myślałam, że mają, ale naprawdę bardzo różnie bywa z modelkami. Ale wow, jak ja inaczej wyglądałam. Jejku, Aga, jesteś taka smutna, taka jesteś taka... I patrzysz się tak w tą kamerę i kochani... Teraz nakładam... Jak to w ogóle ci oglądali? To miało dużo wyświetleń. No, teraz to byś może miała 10. 10. O, co to? Co to jest? Co to jest? Dlaczego tutaj to zaczęłaś nakładać? Nie wiem. Dlaczego... Tutaj! Dlaczego zaczęłaś to nakładać tutaj jeszcze tak szeroko? Chcesz mieć takie rogi? Co ja wzięłam? Co? O czym ja mówię? Do tego takiego suchego pędzelka. Okej. Okay. Chyba ciemniejszy podkład jakiś wziąłam, ale zobacz, jaki on jest straszny. Ojej. Oczywiście nisko, Aga. Tak, wiadomo, znowu nie? Niżej, Aga, niżej. O, dobrze, niżej. Moja twarz już wygląda zupełnie inaczej. No, wygląda zupełnie inaczej, Aga, dokładnie. O, i paluszkiem. Widać, dlaczego ludzie cię polubili. Bo ty pokazujesz palcem. Pokazujesz za ciemny podkład, że można wykorzystać to, co ma się w domu, nie? Nie masz jakichś nie wiadomo jakich rzeczy. Ojku. Normalnie opruszę tutaj miejsce przy nocy. Ale malutko. Ja to mi się zaświeciła jak choineczka. Bo... Ale wtedy chciałam, pamiętam, taki właśnie błyszczący, o kurde, Teflon? I znowu jakiś ten wpłynie. W ogóle Aga, nie widać go. Nie widać go? Jezu, przecież teraz jakby taki rozświetlacz, bo ten nikt by tego nie kupił.
I znowu paleta Naked, nie wiem, czy no, widziałaś. No tak? A co miałaś jedną paletę przez kilka lat? Nie, właśnie mi się wydaje, że to była inna Naked, ale okay. Nadal Naked. O, to już się nauczyłam. To już się wyciągać nauczyła, no ale brwi, to powiem ci... Te brwi są tak złe. I jeszcze podnosisz tą brew, to ona jeszcze bardziej zmienia się w takiego ptaszora. Leć, odleć. No naprawdę, to jest taka straszna. To są te brwi z memów, one są... No, one są ojeju. Bikor! Pamiętasz to, czy nie? Nie, to jest jakaś prehistoria. To jest prehistoria, bikor. Okay. Kiedyś każda make-upistka polska używała bikora i to były też takie drogie, bo to w Krylanie tylko mogłaś kupić. Nie, no uważam, że make-up nie jest jakiś zły, jeżeli chodzi o oczy. Brwi... No nie są złe, tylko brwi są po prostu wysiepane, nie? Wysiepane. I za jasne. Dobra, do włosów niby, ale takie mam wrażenie, że mimo wszystko za jasne. Mogę przejść do ust. Okej. Okay. Użyję takiej jasno-różowej kremki. Inglot. I obrysuję sobie całe usta. Nie, całe no, usta? Okej, okay, no dobra. No, może, tak. Całe usta to ja też tak czasem robię, bo to się lepiej wtedy... I nie powiększało się w ogóle wtedy. Nie, nie, nie. Nic. A teraz tak zawsze wyjeżdżam trochę. Na górze ust. No, ważne. Wydawały się bardziej pełne. Aga, nic nie widać tego błyszczyka i nie wydają się bardziej pełne. Wyciągnąć to oko, żeby było bardziej kocie. Kocie, tak, Aga, tobie... Demi Wispies! No, to... wow. A są półweczki. No, patrz, że jest nie, sami lepiej, no, lepiej, lepiej. Że jest naprawdę tak nie, dużo zmieniają. O, tu nabrałaś życia. Czemu nabrałaś życia? Na prostownicę. Jeżeli nie wiecie, jak się kręci włos na prostownicę... To mam tutorial. O, tutorial i wpis na blogu. Tamten oceniłam 5 na 10, to ten bym oceniła 4 na 10 przez te brwi szczytła od latające. Chciałam powiedzieć, że jest trochę lepiej, bo to oko lepiej wyszło i myślałam, że może 6, ale rozumiem. Nie, te brwi, tam już tak te brwi lepiej, a tutaj te brwi to tak... No nie, nie, one są bardzo tak, bo wtedy miałam takie, że o, jasne włosy, jasne brwi. Okay. Przynajmniej nie siedzisz zgarbiona. Trochę tutaj się wyprostowałaś, tak. Ale jak nagrywasz, może ty się do lustra pochylałaś. A może. I może ty miałaś lustro tak i no. No, ale to była tragedia. Jak ja mówiłam, masz to miałam takie... garba. No, ja mam takie, no. co ty robisz? Dzięki, że mnie oglądaliście. Jeżeli ktoś tam był te 8 lat temu, naprawdę dziękuję, bo była to ciężka sprawa. Teraz mamy jeszcze starszy film, bo uwaga, jest to 2013. O, dobra, właśnie na takie perełki czekam. Jakiś to... Nie! Wyglądasz jak ta brew, która ci... Te włosy rosną w dół, nie? Uciekają ci. Ale mówiłam ci, że tak jest, że ta brew, ona nie chciała współpracować. Ale jakby to, że ja to zostawiłam, no. To mnie tak teraz denerwuje, gdy no. Ja to widzę. Zacznę od nałożenia najjaśniejszego podkładu, jakim mam. Aga oczywiście zgarbiona. Jak taki ten, jak się mówi, jak ten... Dzwonik z Notre-Dame. No, ej, teraz będę kochać podkład swój, jak ja mogłam tak się garbić? Bo ja chyba właśnie do lusterka, że miałam zawsze nisko to lusterko. Tak, widać, gdzie się patrzysz, gdzieś ono musiało tak. Być bardzo nisko. Jaka beznamiętna. I znowu tak no, nisko. No oczywiście, wiadomo, nie. Od ucha po prostu, o tu, wiesz. O tak, o w dół, o tu jeszcze no. Niżej, dawaj, dawaj. Taki był trend, że się prawie do ust dociągało. Tak, 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 że się robiło dziurek tak. I dociągałaś to do ust. Wow. O, no, konturowanie nosa. No, proszę. A wtedy się nie konturowało tak normalnie no. Nosa, tylko właśnie, wiesz, no. Tutaj charakteryzacja. Pamiętam, że jakiś czas temu odtwarzałam w ogóle ten, ten tutorial. Bo pamiętam, że mi się strasznie podobał ten make-up, ale wiedziałam, że mogę go zrobić, wiesz, lepiej, zdecydowanie lepiej, no. No. W kolorze wina? Wow, Aga, jakie gdzie? Ty tam wtedy wino piłaś? Ale moim zdaniem pasuje ten kolor róż, on jest taki rdzawy, tylko nie wiem, czemu powiedziałam kolor wina, bo on nie jest winny, absolutnie, ale jest taki... O, super, o tak o, maluje się, nikt tego nie widzi, co ona robi, no, nie? W dół. Ja a nie mogłaś lusterka... sobie tego lusterka postawić na przykład na pudełka, wyprostować się i spojrzeć się tak... Teraz tak robię. Okej, okay, okej. Okay. Jakby to jest ten update, dobra, bo wtedy naprawdę lusterką mi się wydaje, że miałam po prostu na stole i jakby totalnie tak robiłam make-up. Okej, okay, a gdzie ty to nagrywasz? Do i to było na poddaszu, tutaj to z tyłu. A te świeczki żałobne to tak specjalnie. To na Halloween. Okay. Wiesz, taki klimat, jak oczywiście się nie palą. No. Albo po prostu nie widać, ale jakby postawiłaby, żeby okay. Było, wiesz, Halloweenowe. Ej, ile to ma? To ma pół miliona wyświetleń? Pół miliona, no. Ale to był 2013 okay. Rok, nie było nic lepszego. Nie było okay. Nic lepszego. Nie było nic lepszego. Cały czas masz ten sam schemat robienia makijażu? No,
A, no. Nie? Że tak, jest tak. Zawsze to samo, tylko jest więcej albo mniej. Tak, i inne kolory. Tak. Kiedyś mi się wydaje, że po prostu, wiesz, to już wystarczało. Jakby to, że dasz inne kolorki, trochę właśnie rozmędujesz tu, niżej, wyżej i wiesz, już jest i to już jest koniec. Ale ten makijaż, w sensie ten sposób robienia tego makijażu oczu, to dalej gdzieś tam mi się zdarza robić właśnie tym sposobem. Czyli nałożę dwa cienie, rozetrę kredkę, coś tam dołożę, więc ja dalej używam tego sposobu. Ty widziałaś coś w ogóle przez te soczewki? Tak, ale mnie soczewki zawsze denerwują, więc ja miałam takie coś, że mi się maluje, ale mnie to, wiesz, czuję, denerwuje mnie to. Teraz na przykład robię tak, że po prostu na sam koniec sobie wkładam, co jest głupie, bo tak się nie powinno robić, bo wtedy ten make-up wchodzi w oko, ale już mam takie, wolę tak, niż się malować z tym maską. Pędzelkiem nakładała pomadeczkę. Kiedyś tak się robiło, moja droga. A, robię dziubek, bo to wampirzyca. Patrz jaki, ale taki chamski, tak tylko tu, a po bokach w ogóle nic. Wow. Jezu, pędzelkiem. Taka zgarbiona. No. Ale straszne te usta. Nie, nie ten ruchne. Kolor nie. No, nie mój. Ja nie używam teraz takich chłodnych czerwieni, tylko właśnie takie, wiesz, cieplejsze. Ale mówisz tak beznamiętnie, tak. Bez życia, jak ten wampir jesteś. No, naprawdę. O, to była inna charakteryzacja. O, patrz, tu byłam śmieszniejsza. No. Gdzie mi się wydawało, że ty zawsze byłaś taka, hej, witajcie, jestem Agnieszka Grzelak. Bo ja kiedyś się bardziej stresowałam, bo to było dla mnie, wiesz, takie nienaturalne. Pierwszy film miałam taki, że ja się po prostu w ogóle wstydziłam odezwać. To byłaś jedną z pierwszych beauty youtuberek, nie? No. Nawet nie influencerek, bo to influencer to nazwa jest od... Nie było tego. Nie było czegoś takiego, no. Tego nie było. Nie było, nie kiedyś było. Kiedyś tego nie. Absolutnie a nie skąd? Było. Dobra. Dawaj, Aga. Ewolucja brwi Agi Grzelak. Ktoś powinien zrobić takiego... Takie połączenie z pod muzyczkę jakąś taką skoczną, jakie miałaś brwi przez 10 lat kariery. Naprawdę. No. Poproszę, jakby ktoś z was chciał, czuję się na siłach. Pewnie. Zróbcie to pod skoczną muzyczkę brwi Agi. Takie... Ja też se wyrywałam kiedyś, Aga, nawet więcej od ciebie se wyrywałam brwi. Nie. Miałam cieniuteńkie takie jeszcze, ja miałam na okrągło, ty to chociaż se na wściekło zrobiłaś, ja zrobiłam na okrągło. Ja miałam brwi od szklanki, to cud, że mi odrosły. Dawaj dalej. Mam jeszcze jedną perełkę, uwaga. Obczajmy. Cześć. Cześć. Witajcie na kanale Agnieszka Grzelak. Cześć. Owsiki mam. Cześć. Jest, ale patrz jak tu już żywiołowo. No. Ale brwi nadal. Brwi jest tak, jeszcze gorzej. Ciemna szamponetka. Co to jest tam? I stwierdziłam, wow, to jest dobre. Autentycznie. O, tutaj! Jaka jesteś tutaj, wow, to jest dobre. Ej, fajnie, bo jesteś uśmiechnięta. Ja taki krzyk. Zostawiłam sobie... Jaki telefon? No, co to jest? Samsung! Uwaga. Uwaga. O, patrz jak to zrobiłam. Ty, ja chyba pamiętam jak ja to zrobiłam. Jak to zrobiłaś? Nagrywałam telefon, potem jak już skończyłam, nagrywałam telefon i wycięłam tylko tą część z tym. O, pan. No, ale pod kolanem tak jak prawie nie widzę z tego podkładu. Czego ja używam? Pokazałam czego używam? O, upadło mi, zawsze mi upadają rzeczy. Minutę zmarnowałam na minutę, podcast. Ale to już mogłaś dalej lecieć. Stresuje mnie to, chciałabym, że wiesz, szybciej, Aga. Ale patrz, znowu są świeczki. Aga. To chyba nie był tylko hałas. Okej, czyli to były jakieś strategie stały, że ze świeczką. Ono oczywiście od początku, wiadomo, nie? Ruda widzę, że kredka. Nie, jaka ruda, ty jesteś ruda. O, wyczesałaś. No. Szkoda, że tego wcześniej zabrakło w poprzednich tutorialach. A to oczywiście to jest ta sama kredka. A gdzie konturowanie? Robiłam konturowanie? Nie, to się... A, dobra. O, ale to się wtedy nie było czegoś takiego, że... O, oczywiście. O Jezu, miałam ten pędzel! Pasek miłości, puf, puf. Ja chyba miałam coś na tym pędzlu jeszcze. Pomadki. Stresuję się. Zrobiłabyś to, tylko za dużo było na ten... Na ten podkład. No. O Jezu, użyłam różu zamiast pomadki, bo sobie pomadki nie przygotowałam. Okej. Dwa, jeden... Ja to jest Aga fajna. Aga, która jest pełna życia, uśmiecha się i dobrze się bawi podczas nagrywania, nie? No, a ja wtedy miałam naprawdę takie, że nie wiem, coś może było nie tak, może miałam jakiś zły dzień albo coś, chociaż 3-4 razy w ciągu roku, nie wiem. Ten challenge ogólnie dalej jest aktywny, możecie go odtwarzać, możecie oznaczyć Agę, to sobie tam wpadnie, zobaczy, co robicie. Oznaczajcie, bo to jest jak sprzed 8 lat temu to już było, a nawet 9 lat temu. Fajnie. Fajne. Pokazuje to rzeczywiście, że się da, ale no... Trzeba sobie przygotować wszystko wcześniej i nie robić przez minutę twarzy.
Tak. O, wow, to był hit. Mhm. 1,5 miliona wyświetleń. Okej, okay. To byłaś w trendzie chyba, kiedy Elza musiała wychodzić. Elza byłaś wychodziła. W trendzie, no. 2015 rok na Halloween. Ja pamiętam mniej więcej, jak to wyglądało i umrę ze wstydu. Okej. Okay. Miałam inne intro. Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Dzisiaj pokażę wam, jak wykonać makijaż i fryzurę Elzy z filmu Kraina Lody. Aga, co ty sobie zrobiłaś z tymi ustami? Pomniejszyłam je. Okej. Okay. Bo Elza miała małe usta. Czas tak na puder. Za pomocą. No już taka się zrobiłaś dowcipna, taka już, no. No, zazaj. Wiadomo, że animacje się nie świecą. Dorysuję parę włosków, tak żeby wydawała się. No to po co, żeś sobie wysiepała te włoski, byś nie musiała bensowywać. Ale powiem, że to było takie dziwne, bo musiałam zrobić kreskówkowe oko, więc jakby to nie wyglądało tak, wiesz, super, jakbym chciała. Czy tu w ogóle nie wyglądasz jak Elza, tylko wyglądasz jak jakaś... Bardziej jak taka lalka, no, taki doll tak, make-up, anime make-up może bardziej. Niepotrzebnie poszłaś w kreskówkowe oko, mogłaś zrobić taką Elzę, odtworzyć ją na człowieka, tak, nie? A ja bardzo chciałam właśnie zrobić tą Elzę z takim wielkim okiem i w ogóle, żeby to było takie... Ale uważam, że ten make-up, jak tak na niego patrzę, no to nie jest jeszcze zły. Jest taki dla początkujących, a przyklejesz jakieś sztuczne rzęsy? Chyba tak, bo do tego wydaje mi się, że tak, musi być. O, ale ta maskara jak ci fajnie wyciąga. Mm. Oczywiście Demi Wispies. O, i te kępki obrzydliwe. Wyznaczam miejsce kleja rzęs. A, tak wyżej się podklejam, no. Aj, kępki na dół, no, patrz. No, ty, no nie najgorzej. No, powiem ci, że fajnie kombinowałaś. No, ale te... Faktycznie mega puchaty ten pędzel. Ale te rzęsy okropne są, te Demi Wispies. Mogłaś... Teraz no, są takie, takie, wiesz, fluffy, puffy, nie? Tak, pierwsze piegi. Raz przyciskam mocniej, raz słabiej. Ty wiesz co, ale ten... Gruby, ale ten kolor nie jest zły do biegów. No, kolor jest okej, okay, ale grube trochę. No teraz tutaj Aga w ogóle nie widać, ci powiem, że się tak rozklepiła. No, bo się tak patrzy na to. No, co to było? Co to było? O, wow! Skąd ty to? To było z Kriolanu paleta. Okay. Ale fajna. Bo ja kiedyś, wiesz, robiłam takie make-upy na zasadzie, wiesz, gdzieś dla ludzi i tak dalej. Takie malowałaś ludzi? Tak. A malowałaś panny młode? Tak. Nie wierzę. Nie, naprawdę. Jest i ktoś, bardzo lubiłam. Jest ktoś na świecie, kogo Aga Grzelak malowała na ślub. No, naprawdę, jest parę ładnych osób. A taką malowałaś ich? Nie. Czy masz brudne włosy? Widzę to tutaj na tym filmiku. Nie, że masz... są brudne! Bo to nie jest suchy szampon, tylko to jest ten taki do zwiększania objętości. Ojeju, aż... No, bo tu wiesz, miała być taka objętość Elzy, ale te usta są takie straszne, ta linia jest taka... Aj. Make-up jest bardzo prosty w wykonaniu, prosty w odtworzeniu. Wygląda troszeczkę brudno i tak niechlujnie. No mi on creepy trochę wygląda. W sensie I w ogóle nie wygląda jak na to, co trzeba. Gdyby nie te włosy, to ja bym nie wiedziała, co to jest makijaż, nie? Gdyby nie te włosy. Daję mu 3/10. Tylko gorzej schodzimy, rozumiesz, coraz tak, niżej. Teraz jest niżej, jest coraz gorzej. Daj mu 3/10. Usta są okropne i w ogóle... No, usta są obrzydliwe, ale na swoją obronę powiem, że to miało być odtworzenie makijażu kreskówkowego, więc na tamte czasy wydaje mi się, że nie jest najgorzej. O, widzę pana teraz za... na balkonie, więc wydaje mi się, że nasz czas minął. Dzięki Gabi za ocenianie moich make-upów starych. To była czysta przyjemność. Chociaż ze mnie byśmy się bardziej śmieli, podejrzewam. I te koniecznie brwi od szklanki poproszę. Dobrze, brwi od szklanki będą. Dziękuję pięknie za oglądanie i do zobaczenia w następny piątek. Pa, pa!